Bardzo proszę pana profesora. Badają niektórzy, że są typy tak zbrodnicze, że z nimi po prostu społeczeństwo nie ma co do roboty. Trzeba ich po prostu usunąć, bo nie ma powodu do tego, żeby krępować się wobec człowieka, który popełnia zbrodnie notorycznie i stale jest typem straszliwie zbrodniczym. Nie ma powodu krępować się w akcie usunięcia go ze społeczeństwa. Nie tytułem jakiejś ekspiacji czy sprawiedliwości, tylko po prostu dlatego, żeby nie było tego szkodnika. Ja uważam, że z mojego punktu widzenia, że każdy człowiek ma w sobie i zło, i dobro. Tylko to jest później uzależnione właśnie od jego życia, środowiska, otoczenia, co przejawia się najwięcej. Co przeważy. Co przeważy, tak. Panu przeważyło zło. U mnie niestety zło. Znaczy teraz rozmawiamy właśnie z dobrym Joachim, tak? No ja myślę, że ten zły Achim to uciekł, można to tak powiedzieć, uciekł dnia, dokładnie panu powiem, 23 czerwca 1982 roku. Dziś te miejsca mocno się zmieniły. Jest więcej zieleni, a tramwaje są nowocześniejsze. Jednak tak jak w połowie lat 70. ubiegłego wieku, jeżdżą one w większości po tych samych trasach. To właśnie obok jednego z przystanków linii tramwajowej numer 6 w maju 1976 roku doszło do brutalnego zabójstwa kobiety, która późnym wieczorem wracała do domu. W ciągu kolejnych 6 lat zabójca zaatakował kilkanaście razy. Zginęły 4 kobiety i 1 dziecko. Do rozwiązania sprawy powołano grupę o kryptonimie Szóstka, a sprawą napadów na dzieci zajmowała się grupa Frankenstein. Jednym z oficerów pracujących przy sprawie był Roman Hula. Dobrze pamięta atmosferę początków śledztwa, kiedy na Śląsku wciąż jeszcze żywa była pamięć o innym wielokrotnym zabójcy. Wampirze z Zagłębia. W tym czasie kobiety bały się same wychodzić z domów, szczególnie w porach wieczorowo-nocnych.
to zawsze mężowie, czy tam ktoś, członkowie rodziny odprowadzali na przystanki autobusowe, czy tam gdzieś do pracy. Ja na przykład pamiętam taką rzecz, na początku lat 70. chodziłem do szkoły i mieszkałem w internacie w Będzinie. I na przykład wychowawczyni, która mieszkała w takiej dzielnicy, troszeczkę na odludziu, to nas prosiła, żeby ją odprowadzić nawet do domu. Także ta atmosfera była taka napięta, bym powiedział, i pełna obaw. A jednocześnie już od jakiegoś czasu pracuje grupa operacyjna Szóstka. Tak, to wcześniej, bo w połowie lat 70. była seria ataków i zabójstw, i usiłowań zabójstw kobiet, szczególnie w rejonie Bytomia, w rejonie linii tramwajowych numer 6, 12, i powołano grupę operacyjną kryptonim Szóstka właśnie od tramwaju. I prawie przez rok czasu te tramwaje, te linie tramwajowe były operacyjnie zabezpieczane przez funkcjonariuszy i z Bytomia, i z Katowic, non-stop, całodobowo. Później dowiedzieliśmy się, że sprawca też skojarzył, że zbyt często atakuje wzdłuż tej linii tramwajowej i zaczął zmieniać rejon działania. To znaczy dzisiaj, po fakcie, to inaczej na to patrzymy, prawda, ale wtedy między innymi przyjęto takie główne wersje, że sprawca atakuje kobiety przeważnie na zasadzie ataku z tyłu, uderzając jakimś tempokrawędziastym narzędziem, i to właśnie w rejonie tych linii tramwajowych. I tam się skupiały te działania operacyjne funkcjonariuszy. Bo były też wyjątki, gdzie atakował na przykład w Siemianowicach, na klatce schodowej, w Bytomiu również, ale podejmował te przyszłe ofiary właśnie po wyjściu z tramwaju, czy w rejonie na przykład placu Sikorskiego. To jest taka przystanek przesiadkowy w Bytomiu. No ja myślę, że mamy nowy element w tej sprawie, że sprawca nam coraz bardziej wychodzi poza rejon dotychczasowej swojej działalności. Moim zdaniem trzeba zakreślić krąg od do, te wszystkie przypadki. A nie... Już żeśmy zakreślili, i co z tego wyszło? No co, no to wiadomo, że gdzieś w środku, w centrum będzie sprawca mieszkał. No nie wiadomo, czy w centrum, może mieszkać gdzieś z boczku i co, i też będzie do... A jak mieszka w Panowskiej Górach, jak mieszka w Zabrzu, jak mieszka... jest na Śląsku. Obojętnie, gdzie wsiądziesz, to tam się sam pojedziesz. Za godzinę czasu możesz przyjechać przez wszystkie główne miasta Śląska. Zapis mamy dobry, jeżeli bierzemy usiłowania tej samej kategorii co zabójstwa. Że mamy włosy kręcone, szczupły, taki szczurowaty wygląd twarzy jest. No i groźne oczy, bardzo groźne oczy. Napady na kobiety nie ustawały. Sprawca atakował na klatkach schodowych, zazwyczaj blisko miejsc zamieszkania ofiar. Do napadów dochodziło też w okolicach przystanków tramwajowych i dworców autobusowych. Polował na ofiary najczęściej wieczorami i nocą. Był wciąż nieuchwytny. Chłopak, kręcone włosy, no toż ile w tym województwie katowickim jest takich ludzi? Go rozpoznała. I to jest wszystko. Pozostałe dziewczyny, które były zaatakowane, załóżmy, weźmy pod uwagę te klatki sodowe, pogonione na osiedlu Wieczorka, koło tego przystanku WPK. To w sumie się nam wycofały, no. I to można, tu można to różnie rozumieć postawę. No, ale to jest ciekawe. W miejscu drugiej zbrodni w maju 1976 roku był prokurator Marian Żuracki.
spotykam się z nim w Katowicach. Przełom lat 70. i 80. Jaka była atmosfera na Śląsku? Bo jeszcze pamiętają ludzie proces wampira z Zagłębia, a już giną kolejne kobiety. Na pewno była to atmosfera napięcia i czegoś nieznanego, ponieważ bez względu na to, czy wtedy władze chciały, czy nie chciały informować o tego typu zdarzeniach, te zdarzenia obserwowali normalnie wszyscy mieszkańcy. Nawet można powiedzieć, że ta atmosfera napięcia nieraz może przeradzała się w taką niechęć do kontaktów społecznych, ponieważ szczególnie kobiety zamykały się w swoich domach, nie wychodziły po zmroku i przed świtem z domu z obawy o utratę życia. Plotka głosiła to, że jest duże niebezpieczeństwo, że mogą utracić życie albo w każdym razie być zaatakowane przez coś nieznanego, a to nieznane określano jako wampir. Pan miał już podejrzanego człowieka, który pasował do profilu i był brany pod uwagę w sprawie Kiedy trafiłem do grupy Frankenstein w sierpniu, we wrześniu 79 roku, uzyskałem informację operacyjną, że jedna z dziewczyn mieszkanek Piekar Śląskich została zaatakowana na osiedlu Wieczorka w rejonie dworca autobusowego, ale nigdzie tego faktu nie zgłaszała. Dotarłem do tej dziewczyny i opowiedziała mi całe zdarzenie, właśnie, że wracała wieczorem i kiedy szła przez taką łąkę w sumie na osiedle Wschód tam, z dworca autobusowego, została zaatakowana i otrzymała cios w tył głowy. Upadła, ale wtedy podjechał przewóz pracowników i gromada pracowników, górników wyszła z tego autobusu i też szła tą ścieżką i sprawca się spłoszył i zbiegł. Ale ona widziała jego twarz i powiedziała mi, że najprawdopodobniej zna tego człowieka z widzenia i spotykała go w kawiarni Fiśla w Piekarach Śląskich. Poprosiłem ją, żeby tam często chodziła i gdyby go spotkała, poinformowała mnie lub komendę natychmiast telefonicznie, że ten mężczyzna jest w tej kawiarni. No i dziewczyna spisała się na medal. Tak zatrzymaliśmy Joachima Knychałę, mieszkańca Piekar Śląskich, górnika kopalni Andaluzja, żonatego, mającego dwójkę dzieci. Ale wtedy, w 79 roku, nic mu nie udowodniliśmy. Został okazany kobietom, które zostały zaatakowane i tak dalej. I jedna z tych kobiet rozpoznała Achima, bo ją zaatakował, jak szła z dzieckiem na ulicy Szpitalnej w Piekarach Śląskich i już ją nawet przewrócił. Nie pamiętam, czy zadał jej jakiś cios, ale wiem, że jak ją przewrócił, to kilkuletnie dziecko dostało histerii. A ta histeria spowodowała, że mama dostała takiego szału i to ona pogoniła tego. Zerwała się i ruszyła na tego Knychałę i on zbiegł. Został doprowadzony do sądu, do prokuratury, do sądu w Tarnowskich Górach, ale sąd potraktował to jako wybryk chuligański i ukarali go
grzywną. Szefie, nic więcej nie możemy zrobić. Nic. No nie ma do czego się... A w rodzinie, a przeszłość jego, no, a szkoła. Wspaniały mąż, no wspaniały ojciec. A szkoła, ojciec, no. Jak się zachowywał jako dziecko, jak młodzieniec, jak... No nie wszystko musimy sprawdzić. A co, żona nic nie rozszyfrowała, nie widzi, nie wykryła? Nie, no żona to jest wręcz oburzona jest, że... Żona to przymierzamy go do tego, tak? Nie, znaczy no, ona w ogóle nie ma pojęcia o tym, że go przymierzamy. Czy dużo było takich przypadków niewyjaśnionych, których nie dało się wykryć, kto był sprawcą? Nie zawsze udaje się wykryć tego sprawcę. Im mamy lepsze narzędzia techniczne, tym łatwiej znaleźć takiego sprawcę, bo urządzenia, które dokumentują zapach, jest to rzecz ulotna. Nam się jeżdża funkcjonariusz czy prokurator na miejsce zdarzenia. Ten zapach jest w tym momencie. Za 3-4 godziny tego zapachu nie ma. Także ja oceniam, że to w granicach gdzieś 10-15% było spraw tego typu, tych poważniejszych, było niewykrytych i pewnie do dzisiaj są niewykryte, mimo że posiadamy w tej chwili znakomite środki, którymi można dysponować i które można wykorzystać. Do jednego z takich niewykrytych przez pewien czas napadów doszło w okolicach Parku Rozrywki w Chorzowie. Były letnie wakacje 1978 roku. Dwie nastolatki wybierały się na basen. Przyznał mi się w trakcie przesłuchania, o czym nie miałem pojęcia i chyba nikt z kolegów w moim wydziale, ale to kiedy już się przyznał mi do ataku na dziewczynki, powiedział mi, że zaatakował dwie dziewczyny w Parku Chorzowskim. Ja udałem, że wiem i słuchałem go spokojnie, nie przerywając mu. Miał siekierę, zaatakował, jedną uderzył, padła, mówi, ruszył za drugą, też ją uderzył, ale w tym czasie nadjechał traktor i pracownicy MPO opróżniali kosze na śmieci. I to go spłoszyło i zbiegł. Ci pracownicy wezwali milicję ówczesną, pogotowie, funkcjonariusze. To było w 78 roku, sierpień czy lipiec, czyli rok przed atakiem w piekarach. Funkcjonariusze wykonali na miejscu zdarzenia wszystkie czynności procesowe, zabezpieczyli ślady, co tam można było tylko, szkice, przesłuchali, rozpytali świadków i tak dalej, ale nigdzie tego faktu nie zgłosili. I dopiero jak Achim się mi przyznał, ja poprosiłem o przerwę, wyszedłem do mojego kierownika sekcji zabójstw, tam też był naczelnik dochodzeniówki, siedzieli w gabinecie u naczelnika i mówi, panowie, on mi się przyznaje do ataku na dziewczyny w 78 roku w Siemianowicach w Parku Chorzowskim. One szły na basen. Wszyscy spojrzeli po sobie, nikt nic nie wiedział, ale Adam Siebierski, major Adam Siebierski mówi, coś takiego, ja coś chyba, coś słyszałem. I natychmiast udała się ekipa na komisariat do Parku Chorzowskiego i zrobili dosłowny kipisz.
dochodzeniówce i tam w tej sekcji operacyjno-dochodzeniowej i w biurku znaleziono teczkę materiałów. Kiedy okazaliśmy w 1982 roku Achima Knechały, bezbłędnie go, jednoznacznie go rozpoznały. Gdybyśmy o tym wiedzieli we wrześniu 1979 roku, przynajmniej jednej ofiary byłoby mniej, czyli Bogusi, jego szwagierki. I on popełnia błąd, zabijając ostatni raz. To nie była planowana zbrodnia, jak wszystkie poprzednie, gdzie chodził na polowania, czaił się w określonych miejscach, miał swoje wyznaczone miejsca, śledził je i w dogodnym dla siebie momencie atakował. To zabójstwo jest zupełnie inne. Achim Knechała współżył z siostrą swojej żony i ona chciała się do wszystkiego przyznać siostrze, czyli żonie Achima. Achim się wystraszył i powiedział: nie mów tego żonie, i zaprosił ją tu obok, niedaleko, na ogródki działkowe. Chciał z nią swobodnie porozmawiać i kiedy przekonywał ją, żeby ona milczała i żeby nie mówiła o tym wszystkim, co ich łączy, ona powiedziała, że mimo wszystko tak powie i tak powie. I mówi: to chodź, jeszcze pójdziemy narwać trawy dla królików. Ale idąc z nią, zabrał kilo w taki obrzęd ze sobą i zadał jej w zagajniku śmiertelny cios w tył głowy, ale też ją obnażył na koniec. I sam ten fakt zgłosił, i zgłosił to jako nieszczęśliwy wypadek, mówiąc, że ona szła i spadła z hałdy i się uderzyła jakiś kamień i tak dalej, i tak dalej. Także to jest taka sprawa troszeczkę inna co do motywów i ataków poprzednich zabójstw, jakich dokonywał. W zasadzie to nienawidziłem kobiet. Poza jednej, no może i dwoma, no bo jednak też i matka jest i żyje i matką, chociaż nie za bardzo zgadzałem się z nią, ale ogólnie to raczej nienawidziałem kobiet, nie lubiałem, a drugie, że nie wiem, od młodzieńczych lat miałem, samo to się na pewno wpoiło we mnie, że nie umiałem znaleźć wspólnego języka z kobietą. Byłem wychowywany przez babkę i bity, katowany, czasami z błahych powodów.
już nie bity, no bo bity to jest, każdy człowiek może być i w każdym miejscu. Ale ja dosłownie za bzdury byłem katowany. No i drugie, niezrozumienie nawet tego wszystkiego przez bliską wtedy osobę dla mnie, którą była matka, która nawet mnie nie rozumiała, a nawet no, prawdę widziała w oczach i w ustach babki. Jako ciekawostkę powiem, że wtedy taki niepokój zapanował, a szczególnie u generała Gruby, czy aby czasami Knychała nie przyzna się do jakichś zabójstw, za które był osądzony Marchwicki. Nie mogę tu z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że nie ma żadnych powiązań spraw Knychały ze sprawami Marchwickiego. Ale niepokój był. Pan generał codziennie był rano u naczelnika Wydziału Kryminalnego i pytał go, do jakich kolejnych spraw się przyznaje Knychała. Ale właśnie zaczęliśmy się cofać, 79, 78, 6, 74, 5. I taki był wielki niepokój. Niepokój generała Gruby był uzasadniony. Podczas przesłuchań okazało się, że Joachim Knychała był zafascynowany wampirem z Zagłębia. Do tego stopnia, że zdobył wejściówkę na jedną z rozpraw podczas procesu Zdzisława Marchwickiego przed sądem w Katowicach. Knychała był nim jednak rozczarowany. Nie tak wyobrażał sobie wielokrotnego zabójcę kobiet. Najlepsze wyjście z takiej sytuacji jest popełnić samobójstwo. Widzi pan, czasami myślałem o tym, ale mówiłem sobie, że to musi być człowiek silny, a ja niestety do takich nie mógłbym się zaliczyć. A ja najpierw tylko rozmawiałem z nim cały czas pod kątem Bogusi. Nie na temat innych spraw zabójstw, tylko na temat Bogusi. Widziałem, że tu go muszę przełamać. I kiedy w końcu, to nazwijmy, pęknął i tak, ja zabiłem Bogusię i opowiedział mi, dlaczego to zrobił, bo chciała zdradzić tą tajemnicę ich związku. I wtedy ja mu zadałem na gorąco takie pytanie: Achim, a dziewczynki to też twoja sprawa? On tak popatrzył głęboko mi w oczy. I tak, panie poruczniku, to jest moja sprawa. Wstał, podał mi rękę i mówi: dziękuję. A tak prywatnie, ten Achim, z którym potem rozmawialiście jeszcze już nie podczas przesłuchań, to jaki on był? W sumie inteligentny człowiek. Można powiedzieć, że tak by się dał lubić. I lubili go w towarzystwie. Chociaż nie miał przyjaciół, kolegów za bardzo, bo był takim samotnikiem,
ale był życzliwy, uczynny. Jeżeli tam ktoś, sąsiad, sąsiadka go poprosili, to Achim bardzo chętnie pomagał ludziom bezinteresownie. Kiedy w 79 roku pierwszy raz, jak go namierzyliśmy, wystraszył się, podjął naukę w technikum wieczorowym, zapisał się do partii, kupił ogródek działkowy i zajął się wychowaniem dzieci. Bo to jeszcze się chyba córka urodziła wtedy, bo syn jest starszy. I tak się zamknął w tym gronie rodziny. Natomiast jak dostawał tej potrzeby, takiej nazwijmy, pseudo, no to był bezwzględnym łotrem. To wychodził na polowania, świetnie znał teren. On nawet potem wolał nam opisywać sytuację i opisując to na przykład rysował szkice sytuacyjne miejsc, gdzie polował na kobiety, gdzie dokonywał ataku. Robił to tak szczegółowo, miał też dobry talent do takiego i rysunku technicznego, miał ładny charakter pisma. Pamiętał w Bytomiu, które klatki są przelotowe, jak droga ucieczki. On raczej nie korzystał ze środków komunikacji, tylko pieszo. Świetnie znał teren. Turejon, Piekar, Bytomia, Chorzowa, Siemianowic. Czy spośród czterech tutaj stojących mężczyzn rozpoznaje pani któregoś, który dokonał na panią napadu w 74 roku? Wątpliwości miałabym pomiędzy drugim i trzecim panem. Wydaje mi się, nie jestem zupełnie tego pewna, to jednak w końcu tyle lat upłynęło od tego, że mógł to być pan, z tym, że ja bym poprosiła o jedną rzecz, czy ci panowie mogą się do mnie uśmiechnąć? Proszę, proszę się uśmiechać. Ale także bym widziała uzębienie. Wydaje mi się, że to jest pan drugi, nie stwierdzę zupełności. Ale taki. Proszę wskazać konkretnie. Drugi. Znaczy ten pan. A. Może pani podejdzie i pani wskaże. Proszę bliżej. To zdjęcie było jedna rzecz. Wydaje mi się, że ten. Nazwisko proszę podać. Napisał takie pismo, że dziękuję porucznikowi Huli i kapitanowi Zielińskiemu, że traktowali go mimo wszystko jak człowieka. Że jakaś sympatia się nawet wywiązała między wami. Ja zawsze stałem na takim stanowisku, żeby nawet w tym największym zbrodniarzu widzieć człowieka. Może to też mi jakoś w pracy zawodowej pozwalało, że wielu sprawców mi się przyznawało. Nie pierwszy i nie ostatni był Knychała. Zawsze wychodziłem z takiego założenia, że jak kogoś zatrzymujemy, i mówiłem to moim, później już jako szef policji, moim podwładnym, jak kogoś zatrzymujemy, to bierzemy odpowiedzialność za tego człowieka. A widzimy nawet w dzisiejszych czasach, że nie do końca tak jest. Policjant, jak kogoś zatrzymuje, to odpowiada za niego i bez względu, kto to jest. Bez względu.
Achim Knychała to był potwór w ludzkiej skórze. Działał z premedytacją w bestialski sposób. Jego pierwszym narzędziem zbrodni był młotek, ale uważał, że to jest nieskuteczne narzędzie, to potem miał siekiery. A ostatnie zabójstwo to Kilow. Tylko w jednym przypadku zabójstwo w Chorzowie to dokonał tego ataku takim grubym metalowym prętem, który zresztą wcześniej odebrał napastnikom, którzy jego w Katowicach zaatakowali. Jak zadawał ciosy, to teraz zacytuję jego, mówi: tak tłukłem, aż słyszałem chrupot pękającej czaszki. Zresztą nawet Kasia, która przeżyła, o ile dokładnie pamiętam, to miała 12 ran tłuczonych głowy. Mógł zadać jeden cios. Nie. On, jemu satysfakcję, przyjemność sprawiało to zadawanie ciosu. Ofiara leżała, bezwładna. On był panem, czuł się władcą nad tym ciałem. Mieliście świadomość, że rodzina także jest ofiarą tych jego zbrodni? Oczywiście, że tak. Achim Knychała poprosił mnie, jak się przyznał już do wszystkiego, że on by się chciał, to taki pierwszy raz, to trochę byłem w szoku, że on by chciał wszystko powiedzieć żonie sam. On by nie chciał, żeby dowiedziała się o tych sprawach jego ze środków masowego przekazu. Skonsultowałem to z prokuratorem Miśkowem. Postawiliśmy jeden warunek, że to będzie nagrywane. No i doszło do takiego spotkania. Halina, żona Knychały. I w sumie to było przesłuchanie. Ta żona go przesłuchiwała. Nie chcę w to wierzyć, po prostu nie chcę mi się w to wierzyć. I dzieci nie mieliśmy przecież. I nie pomyślałeś o dzieciach, Achim. No to wiedziałem, że takie coś robi, to po co te dzieci? Przecież żadnej wpadki Achim nie było. Tylko dzieci robiliśmy świadomie. Przecież normalnie, po ludzku, jak należy, kochaliśmy. Było nam dobrze ze sobą, Achim. Niemożliwe, przecież od łyżki, Achim. Pamiętasz, jak kupiliśmy ten dywan? Nic nie było, tylko dywan. Jak przyszli koledzy czy koleżanki, znajomi, to siedzieliśmy jak Turki. No i że ja cię nie miałam rozszyfrować, Achim. Jak to możliwe? Jak to możliwe? W tych trybunach to piszą o tobie. To na dzieciach też żeś to robił, Achim. Siekierką! Dzieci żeś też zabijał. No ale do domu jaki przyszedłeś, nie zauważyłam, Achim. Co ja wtedy robiłam? I myśmy, cholera, nikt nie poznał w domu, no i oni. Nie mieści mi się to w głowie, jak to możliwe? Tyle osób, wszyscy byli, żadni. Aleś ty nie był ani zdenerwowany, ty byłeś normalny taki. W uśmiechu twym jest słodycz, miły chłopcze, w uśmiechu twym jest płomień dzikich róż. Chcę całe życie być dla ciebie słonkiem w czas wielkich pogód i wielkich burz. Codziennie świt imieniem twym mnie budzi, spoglądam w świat w poranne śnieżne mgły. Za oknem dzwoni śpiew szczęśliwych ludzi, jak my szczęśliwych, wesołych, jak my. Jak my szczęśliwych, wesołych, jak my.
Na program zaprosił jego sponsor.